Pierwszą niedzielę Adwentu 27 listopada 2022 roku w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Prętowie uroczyście zostali przyjęci do grona ministrantów dotychczasowi kandydaci Krzysztof i Wojciech. Do zaszczytnej służby ołtarza przygotowała ich siostra Nazareta. Was witam na naszej niedzielnej Eucharystii dzisiaj. Jak widzimy już po ołtarzu, mamy wieńce adwentowe. Przy tabernaklu mamy taką tablicę z narodzeniem Jezusa w ołtarzu lat 2022, to znaczy, że rozpoczęliśmy adwent. Dzisiaj, moi drodzy, też rozpoczynamy w naszej parafii nasze rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ojciec Marek, który tutaj jest z nami, który jest Franciszkaninem, tutaj przychodzona z Gdańska, z Kościoła Świętej Trójcy. A dzisiaj, moi drodzy, również na mszy świętej będziemy przeżywać naszą parafialną uroczystość, dlatego że dwóch waszych kolegów zostanie ministrantami, Wojtek i Krzysztof, więc chcemy się za nich modlić o to, aby byli kolejnymi ministrantami, żeby byli tymi, którzy właśnie będą pomagać w mszy świętej. Dlatego, moi drodzy, to też dla nas, może ktoś z was by chciał też zostać ministrantem, to jest okazja. Zawsze można przyjść, jeżeli tylko mamy chęć, aby służyć Panu Bogu przy świętej, to do tego zapraszamy. Jesteśmy tutaj w tym momencie modlitwy przez orędownictwo świętego Józefa, którą propagują rycerze Kolumba. Dlatego tym bardziej wzywamy dzisiaj orędownictwa patrona, można powiedzieć, też czasu adwentowego. To sobota wolna, przychodzimy w niedzielę do kościoła i znowu jakaś lekcja jest wolna. No dobra, no to mamy lekcję polskiego, lekcję matematyki, tam są różne inne lekcje jeszcze w szkole, a czas proboszcz mówi rekolekcje. To czego my się tutaj możemy nauczyć? Czego powinniśmy się nauczyć? Widzę i domyślam się, damy szansę innym? Dajmy szansę. To czego my się na rekolekcjach, proszę Pani, uczymy? Oczywiście, jasne, bardzo dobra odpowiedź. Jest jedna ręka. Przekazań. Jak ktoś to wszystko zachowuje? To jest święty? Brawuńko! O to chodziło artyście, a to nie jest łatwo wymyślić. O co artysta miał na myśli? Ja jeszcze raz powtórzę głośno. Masz taki delikatny głos, żeby wszyscy usłyszeli. Na rekolekcjach uczymy się być świętymi. Kiedy słyszymy o tych, którzy są wybrani, którzy znaleźli swoje miejsce w domu, w królestwie, w mieście, baranka, gdzie nie potrzeba już żadnego sztucznego światła, żarówek, LEDów, nie potrzeba słońca, bo Bóg jest światłością. Tego powinniśmy pragnąć. Moi drodzy, teraz nastąpi obrzęd przyjęcia, potrzeb, może wnioskami Krzysztofa i Wojciecha. Dlatego otoczymy ich teraz wspólną modlitwą i rozpoczynamy naszą ceremonię. Niech przystąpią ci, którzy mają być ministrantami. Krzysztof Olszanowicz. Jestem. Wojciech Gałazowski. Jestem. Drodzy kandydaci, po przejściu przygotowania, uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia służby ministranta zgromadzenia publicznych. Będziecie obok nosić świętą księgę, a także krzyż, zwycięski sztandar naszej wiary.
Będziecie dawać znaki z dąbkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i świecę. Teraz poświęcę nasze kończe. Zostaną one wam nałożone w imię naszego Pana, któremu będziecie służyć przy ołtarzu jako ministranci. Drodzy ministranci, dla odnoszenia waszej woli złóżcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenie. Panie Jezu Chryste, Ty wołasz mnie na służbę liturgicznej, wejrzyj na moje dobre chęci, umacniaj moją wolę, zachowaj od zniechęcenia. Szczególnie proszę Cię, Panie Jezu, pomnażaj moją pobożność i strzeż mnie przed lenistwem. Pobłogosław moim rodzicom i opiekunom, aby pomogli mi pełnić zaszczytną służbę przy ołtarzu. Święty Dominiku Savio, módl się za nami. Amen. Brawo. Bóg błogosław tych wybranych do swojej służby spraw, aby wiernie wypełniali swoje obowiązki i stale wzrastali w Twojej własnej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za Kościół Święty, aby przygotował nas na spotkanie z Panem. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą ludzkość, aby żyła w pokoju i wzajemnej zgodzie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą parafię, aby święty czas rekolekcji był dla każdego okazją przybliżenia się do dobrego Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za ojca rekolekcjonista, Kościoła Wrocławia Świętego i Boże Błogosławieństwo na każdy dzień. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę ministrantką, abyśmy służyli jak najlepiej Bogu podczas wykonywania swojej usługi. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, które są lekarzem przy świętej. Pan Ścisława, Wacława, Bernarda, Bronisława, Gustawa, Jana i Bogdana. Aby Bóg otworzył im bramę z tego królestwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy w świętym czasie rekolekcji mieli oczy i uszy, a przede wszystkim serca otwarte na Boże działanie. Ciebie prosimy. Ja się bardzo cieszę, że nasze grono ministrackie się powiększa. Tak liczę, że już na rok to będzie nas nie tutaj 7 stało, ale 107. Prosimy dobrego Boga właśnie o to, aby poruszył nasze serca, żebyśmy zobaczyli, że naprawdę wspólnota Kościoła jest nam dana po to, aby w niej żyć, aby być i w niej się nawzajem wzmacniać. To właśnie poświęcenie, czy być ministrantem swoim. Ja też kiedyś byłem ministrantem, to nie znaczy, że jak ktoś zostaje ministrantem, to musi być księdzem, to nie tak jest. Ale przede wszystkim bycie ministrantem pomaga do tego, aby być jeszcze mocniej tutaj przy ołtarzu z Chrystusem. I to, co doświadczamy jako dzieci, to jest tak ważne później w życiu dorosłych. Moi drodzy, przyjmijcie Boże błogosławieństwo i dobry Bóg nam błogosławi. Radosne przeżywanie świątecznego dnia, niedzieli, pierwszej niedzieli Adwentu, ale tego całego czasu, 4 tygodni, które Pan Bóg nam przygotował, aby się z nami spotkać. Pan z nami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Jestem zadowolony z jeszcze ministrantem. No i jestem zadowolony z ministrantem, no. Bardzo dobrze jest.